Jest taki festiwal w Danii, nazywa się Roskilde Festival. Jest bardzo fajny i tam co roku widzę więcej i więcej Polaków na tym festiwalu. Jest cholernie drogi, to jest trochę Bo głupie, w bo w 94 kosztował bilet około 300 zł, a teraz kosztuje około 800 zł. Nie? To jest w ogóle masakra. A w 95, gdzie ja straciłem swoje dziewictwo, miałem seks pierwszy raz w ogóle i na tym festiwalu. Potem miałem więcej seksu na tym festiwalu, bo to jest 4 dni rocznie. Jest dużo możliwości, jest zajebiście. Pamiętam, że Bob Dylan gra na pomarańczowej scenie, ale ja jestem w namiocie i słyszy się Bob Dylana i leży dziewczyna w namiocie obok i w ogóle się rozgadało z nią troszeczkę. Ale tutaj nagle się trochę, no nie wiem, trochę się z nią gada i wszystko fajnie. A to jest taki okres, gdzie bardzo, 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 bardzo zależy tobie, żeby stracić to dziewictwo przed liceum. Potem wchodzisz do liceum, masz pierwszy rok w liceum w ogóle i wtedy masz luz, nie? Co? Spoko, spoko. No nie, ja już byłem, ja miałem. No, spoko. I z tą dziewczyną po prostu byłem pierwsza. Ona była starsza niż ja. I no, seks był, no, nie było, nie wiem, no, było okej, okay, no. Byliśmy goli i no, nago byliśmy i był seks, nie? I faktem, że bardzo było miło i zależało nam bardzo na tym, żeby był ten seks, a dzień później miałem spokój, poszedłem do pracy, pracowałem wtedy w kinie, poszedłem do pracy, jak zacząłem pierwszą licealną klasę, to miałem taki luz i to było widać.